W poprzednim odcinku Wojtek bardzo ucierpiał, ponieważ wybuchła bomba w banku. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, co się stało. W poprzednim odcinku Wojtek bardzo ucierpiał, ponieważ wybuchła bomba w banku. W dzisiejszym odcinku wydamy troszkę pieniędzy, które zarobiliśmy w banku, żeby nam się lepiej żyło. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a dzisiaj na odcinku wydamy troszkę sianka. Słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale wraz w ogóle jest ze mną dzisiaj Emilia, tak, i Wojtek. Jestem tutaj, no jestem, to fajnie. Tak. W jakimś tam odcinku wraz z Emilią wybraliśmy sobie miejsce na naszą chawirkę. Byłem tam ostatnio, żeby zacząć budować, a okazało się, że tam już coś stoi, ponieważ... Okazało się, że tamto miejsce już zostało przez kogoś upatrzone sobie wcześniej, ktoś wykupił tamte ziemię i to jest teren prywatny, więc będziemy musieli odkupić tamtą ziemię od kogoś. Ale nie wiem, czy ty, Wojtek, wiesz, o jaką ziemię chodzi? Tak, wiem, o jaką ziemię chodzi. Jestem biurem wynajmu. Wynajmu? Nie, jak się mówi. To jest twoja ziemia? Tak, to jest... Znaczy, to nie jest moja ziemia, ale nie wiem, kogo to jest ziemia. Aha, i ty jesteś w stanie nam to... Ale czekaj, a jesteśmy w stanie to kupić, czy musimy to wynajmować? Tak. Nie, możecie to kupić. Dobra, ile to by tak... Czekaj, chodźmy tam, w ogóle pokażmy to w ogóle widzom, bo ja oni chyba nie... Ale tu jesteście! No tu. Zapraszam, tutaj, czekajcie. A mamy łódkę? Nie, tak, mamy łódkę. No to możemy. Lećmy, biegnijmy, pójdźmy. Podążajmy. Chciałam wam... No tak, no łódka. Łódka, no o co wam chodzi? Czekam tu przy wodzie, gdzie wy jesteście? Gdzie ty jest? Gdzie jest łódka? A, jest Emilia, masz łódkę? A, mam łódkę, czekaj, muszę sobie otworzyć plecaczek, momento. Ja popłynę z Filipem. Nie, ja płynę z Emilką, a ty możesz sobie popłynąć w pław. Aha, myślałem, że do jednej wsiądziemy. Wsiedliśmy. A, no dobra. Dobra, robimy, płyniemy. No prowadzimy, przecież to ty wiesz, gdzie to jest. Znaczy ja też wiem, gdzie to jest. Bo ja widziałem, że tu ostatnio ktoś zrobił taki super dojazd, dlatego tym bardziej chciałbym to kupić, nie? Jeszcze jest. A popatrz, się na prawo też jest zrobiony. O kurczę, a co tam jest? No też takie przejście. Tam jest wodospad i tam w ogóle za mennicą prowadzi. Co? Jaki wodospad? No wodospad. To tego to tu nie widziałem. Zerknij. Niagara to jest. Niedawno zostało wybudowane. Dobra, ale fajne, ładnie to wygląda. Czekajcie, a co tu jest? Gdzie tu jest ten wodospad? W prawo. Kurczę, tak długo? No, to jest kurde... A duży ten wodospad jest, czy to jest takie raczej... Niagara, największy wodospad. Niagara, no. A jak ja będę kierować, to ja nie chcę. Co? Nie, ale bez... Ale mi oszukaliście. No nie, no jest tam. Gdzie? Gdzieś. No tu. Gdzieś tam jest. Czekaj, ja muszę po prostu wypłynąć. Dobra, nieważne. Dobra, nieważne, później poszukamy tego. Emilka, ale ty jesteś szalona z tym. Jak ty... No, patrzę na moją pelerynę w ogóle. No widzę właśnie o tym mówię, że jesteś szalona pod tym względem. Ja latam. Dobra, uwaga, spycham. O nie, przenikłem przez niego, co? No nie wierzę, dobra. Dobra, lecimy zobaczyć tamten dom. Jeżeli jesteście na nim zdecydowani. No. No. No nie mogę się odwrócić przez ciebie, no. Ale co powiedziałeś, Wojtek, że co? Że pokażę wam waszą przyszłą posiadłość, jeżeli się na nią zdecydujecie. No, podejrzewam, że tak, zależy to jeszcze bardzo od ceny. Ła, ła! Emilia, wiesz, że ty do mnie strzelasz? Nie jest niska, cena nie jest niska. Wow, ej, jak to wygląda, czekaj, wysiadam. Dzięki. Ja nie mogę, jaka willa i my w tym byśmy mogli mieszkać. Dobra, to czekaj, ja bym chciał usłyszeć cenę, zanim cokolwiek zacznę zwiedzać, bo może to bardzo zmienić moje... Najpierw zacznijmy zwiedzać, a potem usłyszycie cenę na sam koniec. Dobra, no to proszę oprowadzać, proszę oprowadzać. Proszę bardzo, podążajcie za mną, to jest wejście, tam jest wasze biuro. No widzę. Ale to jest główne wejście do domu. Czemu to nie ma drzwi? Bo jeszcze nie zamontowali. Tutaj jest kuchnia. Tutaj są tosty przygotowane, marchewka. O dobra, nie, jak są tosty, to już kupujemy od razu. To już nie ma znaczenia na nas więcej. A to też ważne. Tutaj jest ładne łóżko. Ładne. Ty, kaktusa mamy. Widzisz tam? Na szafce? Co, jak mi się do głowy przykleić coś? Basen, na którym możesz. Balkon, na którym możesz się opalać. Ja nie mogę. Dwa leżaczki.
tutaj Emilia już od razu do, Emilia od razu do basenu skakuje. No, nie będę czekać, aż będzie mój. No. Tutaj widzicie te drzwi. Trzeba uważać, bo tam są. Lamparcie. Czekaj, chodź. Gdzie ty tam jesteś? Widzę. Chodź tutaj. Wracaj. Żółwie lamparcie, trzeba uważać, bo one gryzą. Bardzo, bardzo agresywne. Ale jeden czy ile ich jest? Dwa. O, tu jest jeszcze jeden, ale się wystraszyłem. Mówisz, że gryzą, tak? Gryzą. Kurczę, ale jak... Kojarzycie tą grę, co tak trzeba miotłować, że tak powiem? No wiem. Zostawcie żółwiki. Dobra, zostaw. No to widzisz, sam je tam torturujesz teraz. Dobra, no pokaż mi dalej, pokaż resztę domu. Tutaj jest kolejny balkon, na którym się... Kurczę, jaki dobry balkon, w ogóle jakie widoki tu są ładne. Pająk jest w cenie. O. Tak, w cenie. Nie, podziękuję. Proszę sobie go zabrać. Można sobie tutaj skakać z dachu do wody. Można. Dobra, uwaga. Robię przystanę. Czekaj, bo tutaj widzę, że jest głębsza woda. O ja, wow. To jest... Dobra, uwaga, skaczę na bombę. I magazyn. Wow, tam jest kolejny. Z alkoholami. O, to czekaj, musimy... O, tu jest jaki barek! Tak, patrz. Barek tu też jest. Tutaj jest biuro, barek. Nie, to jest moje miejsce. Jak też możesz się bawić w barmana. No, oczywiście, że będę. Proszę, takie krzesła fikuśne, specjalnie projektowane tutaj dla tego domu. Jedyne takie na świecie. Przez najwyższej klasy architekta były projektowane. No, widzę właśnie. To jest drzewo sekwoi. To jest ten. Najwyższa sekwoja na świecie to była. To jest ten. To jest krzesło firmy Hubba Bubba. Czemu Hubba Bubba? No bo taki pozwijane. Takie gumy nie. były. Dobra, nieważne. Tutaj jest magazyn. Dobra. I tutaj można oglądać, jak się ktoś kąpie. Takie. Bardzo albo dobry plan. Akwarium. A tu coś w skrzyniach jest? Nic nie ma w skrzyniach, co? No jak się wprowadzicie, to coś będzie. Dobrze. Ale tu grzybem czuć. Nie da się otworzyć tych beczek, co jest? Nie mam pojęcia. To chwilowa... Awaria. Awaria beczek. Awaria beczek. Chwilowe macie niedostępne. To jest biuro, tutaj macie mały ogródek. Z roślinkami. Gdzie wy jesteście? Właśnie, tutaj? Ja chciałem to biuro zobaczyć. O, tu z roślinkami jakieś. Ej, ale to jest biuro prezesa. A widzisz, że ja mam garnitur? Masz na sobie szafkę, a nie garnitur. Ała, czemu ja dostaję? O, wow, jak się to da otworzyć? Czekaj, to trzeba zabrać stąd. Wow, ale kozak w ogóle. Szafki działają, no wszystko jest sprawne. Szafki działają, no. Widzę, że IKEA postarała się tutaj spoko. Dokładnie, IKEA, specjalnie na zamówienie. To jest obsydian. Obsydian to jest, temu są czarne. No patrz, jakie szafki tu są w ogóle. Szafki. Tak, przeniesamowite, najlepsze. Możesz zrobić coś takiego? Czekaj. A mogę się tam schować za tym? Kurczę, chyba nie. Niech pan spróbuje, proszę bardzo. Możesz, to trzeba postawić obok ten, to siedzenie, jakieś krzesło. Wtedy się tam przeniesie. Proszę bardzo. A, no. Jest ściana, czekaj. Są półki. Ściana. Testuję to. No. Mhm. Ciekawe. No, dobra, no nie, no teraz. O. Zamuruj to. O. Fajnie. Dobrze, oprowadzajmy dalej. Tutaj więcej jest takich szafek. Pan już tutaj został. Jak ty stąd wyjdziesz? Nie wiem, nie mogę. Ale jak otworzymy... Okay. Nie, no nie, zepsułeś to. O nie, dobra, no teraz to już nie działa tak jak miało. Dobra, zepsuliśmy szafkę. Dobra, co jest dalej? No teraz już nie macie wyjścia, musicie tutaj mieszkać. Nie, znaczy to pan zepsuł, bo to pan rozwalił na moich oczach. To jest basen taki mniejszy, taki z łódeczkami. A to można wypłynąć tą łódką sobie normalnie tak. To jest ten większy. To jest łódka, tak? Chyba rozumiem. A da się wrócić z powrotem też tą łódką? Niestety nie. Nie da się, bo tu widzę, że już jedna zatonęła. O nie, ten szkielet tu mnie torturuje. Czekaj, bo ja zabrałem jakieś dokumenty w ogóle z tego domu. Proszę, oddaję. Proszę mi oddać. Tam odłożę na miejsce. Proszę odłożyć, bo ja właśnie nie wiem, gdzie one były. Wpadły mi w... No ja, dobrze, prostu, że ja wiem. One po prostu wpadły w niepowołane ręce, wie pan. Teraz tak, możemy porozmawiać o kwocie, jeżeli tak, chcecie. Tak, ja, cena jest bardzo dla mnie ważna, bardzo istotna. No nie będzie pan zadowolony, nie? Że tak powiem. Ile 2,50? 2,50? Ale teraz rozmawiamy... W jakiej walucie? No... Diamenty, srebro, złoto... Złoto. W złocie, ile by to na złoto?
10 staków. 10 staków złota? Ale sztabek staków. Jakby złota. Sztabek złota, czy... Czy bloków? Czy bloków, no. Sztabek. O, 10 takich staków. Stak, 10 takich. 10 takich, czyli to jest... Mamy 6 staków, proszę bardzo. No dużo troszeczkę, ale no chyba warto, nie? Widzicie, jak tutaj się prezentuje. No ja nie wiem, czy mamy tyle w ogóle, Emilka? 10 staków. No. Połowa tej ceny to są żółwie.